27 maja rozpoczynamy 46. edycję festiwalu Polskie Konfrontacje Teatralne, Klasyka Żywa i rozpoczynamy takim mocnym akcentem, teatrem imienia Juliusza Słowackiego z Krakowa i dwoma spektaklami z tego teatru, które przyjadą. Pierwszy to bardzo głośny spektakl Dziady Mickiewicza w reżyserii Marii Kleczewskiej, to jest ten słynny spektakl zakazany przez panią kurator, także tym otwieramy festiwal, a kolejny spektakl to Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, zresztą znanego dobrze opolskiej publiczności, gdyż reżyserował tutaj też spektakle w Teatrze Kochanowskiego. No i to jest taki początek, którym rozpoczynamy właściwie taki maraton teatralny, który potrwa tydzień, 6 spektakli z całej Polski, z teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie, właśnie z tego Teatru Słowackiego, z Teatru Polskiego Tańca z Poznania i z wielu innych teatrów. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej, ale oprócz tego też koncerty, spotkania z publicznością, z twórcami, rozmowy o w ogóle o klasyce, o tym, czy ona rzeczywiście ma coś jeszcze nam coś do zaproponowania, na ile jest rzeczywiście żywa i jest w stanie ożywić nasze emocje. Zachęcam do jak najszybszego podjęcia decyzji zakupowej, natomiast rzeczywiście większość tych spektakli, które będziemy pokazywać, to są duże formaty. To są spektakle, które będziemy pokazywać na dużej scenie, dla dużych widowni. Także no, tych miejsc jest tak jak nasza widownia, 600 prawie foteli na widowni, ale no, część z tych spektakli cieszy się dużą popularnością już teraz, właściwie jeszcze w takim przededniu rozpoczęcia sprzedaży i promocji i takiego cieszenia się festiwalem. Już widzimy po prostu ogromne zainteresowanie festiwalem. No też cieszymy się, że możemy spotkać się bez maseczek, bez tych ograniczeń covidowych, które przez ostatnie 2 lata paraliżowały nasze i odbierały jakąś taką też przyjemność kontaktu ze sztuką.